Dzień dobry, witam w następnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o ptakach w Tajlandii. Dzisiaj część pierwsza. Naszym pierwszym ptakiem będzie drzewica indyjska. Jest to ptak przypominający gęś. A nieco mniejszy yy, i z dłuższymi nogami. Trzewice yy, nie mają yy, jakiegoś pięknego ubarwienia, ale wzięły swoją nazwę stąd, że lubią siedzieć na drzewach. No co tak nie, nie, nie przypada często wodnym ptakom. Niektóre gatunki nawet yy, zakładają yy, gniazda na Drugi ptakiem jest kormoran skromny. Jest to y, kormoran, który nie jest aż tak duży jak kormoran y, y, zwyczajny, którego można spotkać w Polsce, ale bardziej przypomina rozmiary y, kormorana małego, y, który występuje na terenie Turcji i Grecji i Bliskiego Wschodu. Yy, można go spotkać głównie nad wodą, jak większość kormoranów i też jak większość kormoranów, żeby się rybami. Następnym ptakiem jest siewka złotawa. Yy, ptak ten yy, jest w upierzeniu zimowym bardzo y, trudny do odróżnienia od siewki złotej, którą można spotkać w Polsce. I przez to jak poleciałem do Francji i jedna bardzo rzadka przyleciała y, siewka złotawa z tam okolic Tajlandii, y, to y, nie mogłem jej odróżnić od y, normalnych siewek złotych i. I nie zobaczę. Ale teraz ją w Tajlandii zobaczyłem, bo tam nie ma wyk złotych. O, ptak jest to rozmiarów czajki, może trochę mniejszy. I żyje głównie w podmokłych terenach. Ja go widziałem w Tajlandii nad morzem, w, w miejscach, gdzie biorą sól z morza. Kolejnym ptakiem jest czajka indyjska. No, jest to ptak zamieszkujący Indie i Indochiny, w tym Tajlandię. Co mnie zdziwiło, spotkałem tego ptaka nie nad morzem, ale nad stawem w parku w Ayuthay, piękne miasto. Czajka indyjska. Y, można ją spotkać w y, no, powiedzmy no, w okolicach około Europy, y, na przykład w y, Turcji y, południowo wschodniej. Kolejny ptak to sieweczka mongolska. Jest to y, ptak y, no. Trochę większy od naszych polskich sieweczek, mniej więcej wielkości Nobiegusa. Yy, yy, można ją spotkać w Europie, no, w okolicach Europy, w Turcji na przykład. I yy, yy, często jest w towarzystwie innych yy, ptaków yy, wodnych lubi głównie y, piaszczyste tereny y, takie jak plaże i pustynie, stąd sieweczka bogolska. I jest bardzo fajna. Następnym ptakiem jest rybitwa krótkodzioba. I jest to ptak, y, którego można spotkać głównie nad morzem. W Tajlandii y, można go też spotkać w Europie w na przykład w południowej Francji oraz y, w Hiszpanii. Y, no, upierzenie ma czarno-białe i tyle. Następnym ptakiem jest rybitwa Białowąsa. Kolejny ptak, którego widziałem nad morzem w Tajlandii. Y, 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 ma on szary brzuch. I, a poza tym nie różni się prawie niczym od y, Rybitwy Rzecznej. Y, występuje on w Polsce, y, głównie y, przy granicy z Białorusią, Ukrainą i Słowacją, a y, ja osobiście widziałem go w Polsce jedynie na y, Śląsku. Y, w Europie też występuje, y, no, tak wszędzie. Następnymi dwoma gatunkami są biegus rdzawy i biegus rdzawo-szyi. No, są to dwa gatunki biegusów, które różnią się rozmiarem i trochę kolorami. Biegus rdzawo jest to Biegus mały w porównaniu do rdzawego Jest on mniej więcej w wielkości biegusa malutkiego, a którego można spotkać w Polsce. A biegus rdzawy jest w wielkości, no, trochę większy od zmiennego. Dałem je obydwa, tak na raz, bo nie mam dużo opowiedzenia o nich i też mam jedno zdjęcie. Następny ptak to Brodziec Piskliwy. Jest to ptak, którego jest no, dużo w Tajlandii, szczególnie nad morzem. W Polsce też jest go bardzo dużo najpospolitszy brodziec. Jest on znany z jego małych rozmiarów, jak ta brodźca i białej plamy, która ciągnie się od brzucha pod szyję. Kolor skrzydeł i głowy ma brązowy i no podobnie jak biegus i Żywi się tym, co znajdzie w piasku. Ostatni ptak to brodziec pławny. Następny brodziec, którego jest bardzo dużo w niektórych miejscach w Tajlandii, szczególnie nad morzem. Brodźce pławne można spotkać w Europie. W Polsce jest to gatunek rzadki nie widziałem go w Polsce. E, widziałem go w południowej Francji, e, w Camargue. E, polecam bardzo. Brodziec pławny, no jest to ptak, e, który w zimie, bo byłem w zimie w Tajlandii, ma e, szare e, upierzenie i w sumie no taki brodziec to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na pewno nagram więcej e, odcinków e, z Tajlandii. I e, nie zapomnij się zasubskrybować i zarejestrować. Widzimy się w następnym odcinku.